tak, jak słyszę, a sąd mój jest prawy, prawdziwy, ponieważ nie szukam własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Król, nie pan, król żyje, ma koronę, ma berło, jest na Syjonie, Psalm 2,6. Izajasza 66,8, na Syjonie w ciągu jednego dnia narodzi się z prawdy, w bólach psychicznych, zakłamania, którzy przyjmą prawdę, narodzi się Syjon z prawdy, miłości, sprawiedliwości, którzy będzie, Hebrajczyków 10,38, miał wiarę, tak Abraham, bo wiara to jest cierpienie właśnie, że na to czekamy, nie widzimy, ale czekamy, bo wierzymy, że to nam obiecał Bóg, czyli baranek, Jahwe, 1 Koryntian 10,4, skała, co wyszli z otwara łona, a później na pustyni twardego karku i poginęli. Teraz mamy pustynię duchową. Jeżeli ja sam siebie, ja świadczę sam o sobie, świadectwo moje nie jest prawdziwe. Jeśli ktoś inny, jest ktoś inny, kto o mnie świadczy i wiem, że świadectwo, które on składa o mnie, jest prawdziwe. Wysłali ludzi do Jana, on dał świadectwo prawdzie. Czyli Jan Chrzciciel prostował właśnie barankowi drogę i pierwsza Ewangelia na pierwszy rozdział nie ochrzcił go. Tutaj nie skłamali. Więc zobaczcie wyraźnie. Przyszedł do swoich, go nie przyjęli. Do swojej własności, oto dziedzic, zabijmy go. Bo dzisiaj każdy ma władzę, urzędy, stołki, przywileje od diabła, Jehowy i tak dalej, jak polityka, wszystko, religia. To jest jeden gros z kapustą. I dlatego tutaj duch posłał, żebym chrzcił wodą, rzekł do mnie, nad kim zobaczysz ducha wstępującego, powstającego na nim, ten chrzcił duchem świętym, czyli Jana 14, 17, duchem prawdy. Ja to widziałem, złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nie, dobrze. Nie Synem Cieśli czy Człowieczym, Synem Bożym. Jezus przychodzi wtedy jako Syn Boży, jako Król Izraela. Jako Ojciec odbiera chwałę. Ufaj, córko, dzieci macie do jedzenia, opuszczał grzechy, bo prawdziwy jest Boga prawdziwego. I po tej gołębicy, jako Duchu Bożym, poznał Go. I tu nie ma wpisane, że Jan Chrzciciel go ochrzcił. Oto Baranek Boży. Czyli za barankiem poszedł pierwszy apostoł Jan, Piotr i on kompletował właśnie uczniów. A Filip miał problem. Czy jest coś w Izraelu? Coś dobrego? Nataniel tutaj, Nataniel. Czy z Nazaretu może wyjść coś dobrego? Czy z katolików może wyjść coś dobrego? Czy od Świadków Jehowy może wyjść? Powiedział do niego, chodź i zobacz. Jezus ujrzał przychodzącego do niego Nataniela i rzekł, oto naprawdę Żyd, morderca, nie, Izraelita. To jest pierwsza Mojżesza 35:10, Jakub, Izrael. Czyli Izrael, nie ten, co bomby wali na Palestynę, bo to jest zło, to jest diabelstwo. Tylko ten, co ma obrzydzane serce. Oto naprawdę Izraelita, w którym nie ma podstępu, czyli fałszu. Nataniel powiedział do niego, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu, Jezus, Jahwe, baranek. Zanim cię Filip zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Nataniel mu odpowiedział, rabbi, czy nauczycielu, ty jesteś Synem Człowieczym, nie, dobrze. Syn Boży, dobrze? Ty jesteś królem, nie pan, król Izraela, dobrze, król. I tu już człowieczego wcisnęli, zobaczcie. Tu jest Syn Boży, a tu człowieczy. Przecież on nie był ze spermii, Józef go nie spłodził. Był jego opiekunem. Także tak mieszają w każdym przykładzie i teraz nie zjadamy tego wafelka jak katolicy, tylko naśladujemy. I moim pokarmem jest przekazać prawdę za darmo, bo żona oblubienica ma się zgłosić, bo Jezus czeka na swoją żonę i chce wesele wyprawić z jego prawdy. Objawienie 19 rozdział od 1, 19 rozdział 7 do 9. Objawienie 27, 2, objawienie 27, 9, oblubienica. Jezus ma żonę, ja jestem żoną Jezusa, 1 Koryntian 5 rozdział. Także tu prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie. Jezus ma oblubienicę Jana 3,29. Nie założył żadnej religii, żadnej. Dobra, to coś pomału nam wyjdzie, ale tutaj mamy tak. Tak. Nie istniał w postaci Bożej.
postaci Bożej. Filipian 2,6. Co tu mam wpisane? Filipian 2,6. Świadków Jehowy. Filipian 2,6. Który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równy Bogu. Jehowy nie wpisali. Masz tam? Filipian. Ale nie, to warszawskie, dobra. Teraz warszawskie, sprawdzę ten sam warszet, czyli warszawskie. Filipian. No. 2,6. Się podpierają, że się uniżył, ale został wywyższony jako król, jako Bóg, jako ojciec. On przyszedł jako Bóg. Uniżył się, jak żeby do ludzi. Filipian 2,6, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równy Bogu. Czyli tu z dużej litery jest ładnie, pięknie, a tu jest z małej, prawda? Który chociaż istniał w postaci Bożej z dużej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równy Bogu. To jest zagarnięcie. No dobra, to jest... No, świadkom pasuje ten werset, że on się jako, że on się nie wywyższył za Boga. No, ale w Kolosan, zobaczcie, w Kolosan będzie też bardzo ciekawy werset, bo duże, wszystkie religie nie znają, kiedy Jezus no, się zrodził. Czyli Kolosan mamy tak. 15. On jest obrazem Boga, czyli nie Jehowy, Boga. Bóg prawdziwy, Boga prawdziwego. Niedzielnego, pierworodnym. Czyli pierwsza może 15, on się tu rodzi, te słowa Logos. W buncie w Edenie i jest młodszy od Adama i od szatana Lucyfera. Jest młodszy, tak Abel był młodszy od Kaina, brata starszego. Kain i Abel. Pierworodny wszelkiego stworzenia, bo na Chrystusie 2 Koryntian 5,17, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. Planety, gwiazdy, drzewa, morza, lasy, nie. Ponieważ w nim zostało stworzone to, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to? To chodzi o to, bo jak gwiazdy na niebie, Abraham miał obietnicę, to są te trony, królestwa, bo panowania diabła się kończą, czy nadziemskie władze, służebna władza nadchodzi, Mateusz 20, 25-28, bo władza diabła się kończy, czy zostało stworzone. I on też jest przede wszystkimi rzeczami, czyli władzami, sprawiedliwymi, po prawdzie. Wszystko na nim jest ugruntowanie, na skalę, nie na skałą, nie jest Piotrek, tylko on jest skałą, 1 Koryntian 10,4. On też jest głową, 1 Koryntian 11, rozdział od 1-3, nad każdym mężczyzną i jest, ma kontakt z każdym mężczyzną, Jana 14,17, Duch Prawdy, którego świat i żadna religia nie chce przyjąć. Bo Duch Święty, jak Święty Mikołaj, to jest anioł światłości Lucyfer. 2 Koryntian 11, rozdział od 10-15. Udaje tego pobożność, tak jak szatan. On też jest głową ciała, czyli prawa ręka. Chrystus jest moją głową, mózgiem. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. On był zamordowany, tak? Aby we wszystkim był pierwszy. Pierwszy sługa. Pierwszy. On pierwszy prawdziwie zmartwychwstał. Ponieważ upodobał się Bogu, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Tu też powinno być z dużej litery, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, czyli chodzi o ten w Polsce, Warszawa, czyli stolica, powinna się połączyć z ziemią, że ziemia powinna się cieszyć, że dobrze Warszawa, stolica rządzi, ale to jest odwrotnie. Bo Polska nie rządzi Polską, tylko wiadomo kto, pasożydy. Pojednało się z nim dzięki przywróconemu spokojowi przez cierpienie. Krzyż czy pal to jest dodane źle. Także Chrystus wycierpiał się, nauczył się posłuszeństwa. Dał nam wzór do naśladowania. 1 Piotra, 2 rozdział 27-25, bo on jest pośrednikiem Galacjan 3:12, 3:20. Nie ma pośrednika, pośrednikiem jest Ewangelia na 14:17. Duch prawdy, którego nie chcą przyjąć, bo nie chcą prawdy. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogowo usposobionymi,
usposobionymi, a uczynił wasze, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jednego ziemskiego, pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, czyli był zamordowany na drzewie zielonym, nie na palu, nie na krzyżu. Łukasza 23:31, Galacjan 3:13, Dzieje Apostolskie 5:30, drzewo. Krzyż jest symbolem religii katolickiej, pal, to świadkowie stoją na upalowaniu na stojaczkach teraz, na swoją śmierć, bo ich chowa ich u śmierci. Ale świadkowie myślą, że nie. No ale faryzusze też tak myśleli. I Kogut też myślał o sobocie, o niedzielę, a w sobotę był płciami. Czyli Jehowa jest morderca, na to zniszczy raj. To jest wasz Jehowa, świadkowie Jehowy. Dlatego potraktujcie Bogdana poważnie, Urszulkę, bo nie chcemy waszej śmierci, tylko chcemy waszej miłości w Chrystusie, jednym nauczycielu. Bo anioł Bogdan Perełka tutaj do was przemawia. Także król nie może nigdy panować, bo królować znaczy służyć, jego władza jest służebna. Mamy króla, objawienie 19 rozdział, ma król nad królami napisany bez pana diabła. I prawda, miecz wychodzi. Ja mam ten miecz w ustach, dlatego mi się boją tej prawdy, bo ta prawda przeze mnie jako ucznia idzie na świat. Uczulka jako perła nie będzie rzucać w pereł, czyli prawd, Mateusz 7:6. Bo na zewnątrz są objawienie 22:15. Także pies jest wierny, ale jest nieczysty. Świnia jest dobrota, powróciła też. No i tutaj chodzi o tę miłość, tą miłość i czas się wypełni, że panowanie się kończy. Wszelkie maści religie, które Chrystus nie ustanowił, Watykan i córki Watykanu, Adwentyści, Świadki Jehowy i tak dalej, i bestia, czyli polityka, iskra prawdy, Chrystus wybiera z Polski swoich uczniów, którym przekazuje mała czutka, nie lękaj się, daje wam Ojciec z nieba królestwo. Czyli królem jest baranek. Objawienie 7:17. Objawienie 12 rozdział, pierwszy werset, to 12 gwiazd to nie Unia. To 12 aniołów. To nie Matka Boska. Znaczy nie kłamcie prawdę.